Dobry wieczór Państwu, dzień dobry co po niektórym, witam wszystkich ze słonecznego o tej porze Honefos, witam razem z Kisią. Ktoś prosił mnie, żebym Kizie pogłaskał, to głaszczę od Pani Kroniki. Tak, Kizia zaraz sobie pójdzie, będzie trochę mulić jak zwykle, ale mam nadzieję, że to wszystko jakoś będzie działać. Dobra, proszę Państwa, widzicie mnie, słyszycie mnie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że narażę się znowu dzisiaj wszystkim stronom i stąd jest ten tytuł Kpiny z czasów zagłady, ale do tego dojdziemy jeszcze. Natomiast, już się pojawiło, więc mam nadzieję, że nie będzie się tak bardzo mulić, jakoś wróci Kita, jest z tyłu za mną, już sobie zaraz pójdzie. Także mam nadzieję, że tak będzie. Ja wyłączyłem wszystko, ale mówię wyraźnie, jak jest z internetem. Bardzo dobrze. Panie Krzysztofie, Krzysztofka, pytanie przepisał pan z komentarza, który dałem pod audycją tego pana Maciaka poświęconą skokom, zdaje się. Tak, proszę państwa, zgadza się. Proszę państwa, zacznę od paru tekstów. Najpierw przeczytam. Coś. Kto wie, to może pisać, ja potem powiem, skąd to jest. Pierwszy cytat. Oto miniatura kraju, w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, ażeby karmić niedołęgów. Miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków. A ubóstwo, nie mogące zdobyć się na sprzęty, otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzysięgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce o nic. Piękny cytat, prawda? Proszę posłuchać dalej. Dziwna jest natura ludzka. Im mniej mamy skłonności do męczeństwa, tym więcej męczeństwa żądamy od innych. I następny. Że my tak zawsze musimy posądzać wszystkich albo o zdradę kraju, albo o złodziejstwo. Zgadza się, Elo Harks. Tak, proszę państwa. To jest lalka Bolesława Prusa. Lalka, którą wszyscy państwo w większości wypadków znacie ze szkoły. Lektura, prawda, szkolna, ale której nikt tak naprawdę nie rozumie. Ja wrócę potem do lalki. Nie, to nie o Rosji, Tadeusz Bartosiak. To o Polsce. To on pisał Prus, to Wokulski chodząc po tych dzielnicach nędzy, tak myśli po prostu, tak myślał o Polsce. I on zresztą przegrał, również przegrał swoje społecznictwo. Nie chcę mówić tu, proszę państwa, o lalcach, poza jedną rzeczą, ponieważ we wszystkich interpretacjach szkolnych i z tym słynnym pytaniem, czy Wokulski był romantykiem, czy pozytywistą i tak dalej, to połączenie, ta dwoistość tej natury, to nikt nie tłumaczy, że to nie jest książka o miłości, tak prawdę mówiąc, tylko książka o Polsce, że tytułowa Izabela Łęcka i lalka w głowie, czy w, jest swoim swoistym symbolem Polski, jaką widział wtedy Wokulski, jaką widział Prus, proszę państwa, Polski, którą tam to wyraźnie, która niszczy, opluje wszystkich, która bardzo często jest taka właśnie zimna wobec tych, którzy ją bronią, opluje, zniszczy, opluje i wyrzuci, ale którą się kocha bezwarunkowo. I to jest, proszę państwa, też interpretacja lalki. Szkoda, że czytają to ludzie z bryków, tylko i wyłącznie, czy z opisów. Tą książkę warto przeczytać i cytować fragmenty. Ja tu przeczytałem jeden mały fragment, ten słynny o miniaturze kraju, który strasznie przypomina to, co pewien minister powiedział na temat, prawda, no wiecie o co chodzi, prawda? Tak, to było na Powiślu, o co chodzi i to powinna być obowiązkowa lektura generalnie również dla wszystkich polityków, szczególnie to zdanie. To zdanie mi się dzisiaj bardzo podobało. Dziwna jest natura ludzka. Im mniej mamy skłonności do męczeństwa, tym więcej żądamy go od innych. Prawda? Niesamowite. Oto miniatura kraju, proszę państwa. Zanim będę mówił dalej, bo to o paru rzeczach chcę jeszcze powiedzieć, tutaj trochę śmiesznie, trochę nieśmiesznie, to mam proste pytanie. Coście państwo z wczorajszych uroczystości
poświęconych z okazji rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego. Co żeście zapamiętali? W co to się wszystko zamieniło? No? Kto mi powie? Kto mi powie, proszę państwa? No proszę mi powiedzieć. W co to się wszystko zamieniło? No? No więc ja powiem, bo z tego co widzę, bo z tego co widzę i co słyszę, to wczoraj nie było rocznicy Powstania Warszawskiego, tylko jedna wielka awantura o LGBT. Proszę państwa, nie nadawałem wczoraj. Napisałem, że nie będę nadawał, ponieważ po raz pierwszy od bardzo wielu lat nie jestem w stanie o 17 w Warszawie stanąć na baczność i w milczeniu oddać hołd zamordowanym miastu i jego mieszkańcom, bo to jest taka rocznica. W związku z czym postanowiłem nie nadawać. W ogóle. Chciałem również uniknąć dyskusji o Powstaniu. Ale co ja widzę? Wczoraj, w tym dniu, Wyborcza daje artykuł, że jak to dziś czcimy Powstanie, a potem faszystów. Chodzi o tą awanturę z NSZ-em i z Narodowymi Siłami Zbrojnymi, że prezydent będzie brał udział w tym. Proszę państwa, moje zdanie wszyscy znacie. Znacie również moje poglądy. Ale dwa błędy. Nie można w tym dniu, 1 sierpnia, mówić o tym. To jest sprawa. Już dzisiaj może sobie Wyborcza pisać, co chce i jestem za tym, żeby pisała. Niech sobie pisze. Niech każdy myśli, jak chce. Wczoraj nie można łączyć tego. Poza tym historycznie, moim zdaniem, zupełnie inna jest sprawa z NSZ-em, inna jest zupełnie sprawa z Powstaniem Warszawskim. Dalej. Jedna strona, tutaj proszę państwa, jakaś dziennikarka napisała, że powstańcy walczyli o wolność, równość i co jeszcze, i orientacji też. Nie wiem, bez sensu. Bez sensu, to jest w ogóle idiotyzm. Druga strona z kolei przeciwstawia temu i okazuje się, że bohaterem wczorajszej uroczystości było LGBT. Ja wszystko rozumiem, ale dlatego ja uważam i uważałem, że zamiast tych wszystkich uroczystości, tych pieśni, wesołych również, niby czczących warszawskich wesołych pieśni, wystarczyło, żeby o 17, żebyśmy zawyły syreny i wszyscy, żebyśmy stanęli na baczność. A flaga tam, poza kotwicą oczywiście, i to ja piszę chyba jako jedyny kotwica, wielką literą, bo to jest symbol i znak chroniony, a powinna być tam tylko i wyłącznie jedna flaga polska, żadne inne. I po co te okrzyki? Po co te okrzyki? Jedni krzyczą precz z faszyzmem, drudzy krzyczą śmierć wrogom ojczyzny. W ogóle okrzyki są w ogóle dla mnie też, no ja zresztą nie wiem, no, wrogom ojczyzny. No to oczywiste, no, jak ktoś jest wrogiem ojczyzny, no to co może go spotkać? Tylko to, prawda? Więc proszę państwa, to jest choroba, to jest chore. Z tego... I może i dobrze, że nie byłem w Warszawie. Może dobrze, że się wczoraj wyłączyłem w ogóle z tego wszystkiego i wziąłem i zacząłem oglądać właśnie jako odtrutkę na to wszystko serial, wspaniały serial z Kamasem Lalkę Prusa. Serial z lat 70, nie wiem czy pamiętacie, z Małgorzatą Braunek i tak dalej. Nie mogłem tego słuchać i dzisiaj też nie mogę. Proszę państwa, to jest miasto. To jest miasto, które zostało zamordowane. Mieszkańcy wymordowani. 200 tysięcy ludzi zginęło w samym powstaniu, 700 tysięcy z miasta liczącego 1 200 000 mieszkańców, proszę państwa. I co? I my się zastanawiamy nad czym. I my walczymy tutaj i załatwiamy sobie swoje spory i sprawy polityczne. To jest, proszę państwa, rocznica, tak jak święto zmarłych. Dla mnie przynajmniej, dla mojej rodziny. I dla każdego prawdziwego warszawiaka. Marion S. Prawda. Zatraciliśmy sakrum, pozostało nam profanum. Nie, to nie będzie audycja i nie chcę dyskutować, proszę państwa, o LGBT, o czymkolwiek, czy biskup Jędraszewski miał rację, czy nie miał racji. Więc powiem wprost, wczoraj nie można było tego wszystkiego robić i mówić. Dotyczy to wszystkich stron. Patrzyłem z
Powiem szczerze, ten Marsz Powstania Warszawskiego do pewnego momentu patrzyłem na to naprawdę z zaciekawieniem i cieszę się, że rzeczywiście ludzie byli, że to jakieś historyczne i tak dalej. Bardzo dobrze, takie do pewnego momentu, ale potem te przemówienia, to, że druga strona tak robi, nieważne, to niech robi. I to nie chodzi o to, żeby nastawiać policzek, proszę Państwa. Dla mnie to jest, powiedziałem, w moim mieście, w Warszawie, tam, gdzie zawsze mieszkałem, mieszkam, czyli głównie, znaczy nie mieszkam teraz, nie wiem, czyli chyba już nigdy nie będę mieszkał, czyli Mokotów, Wola, Praga. To są, proszę Państwa, dzielnice, w których, niestety, w których, tam wszędzie są groby. Tam wszędzie są groby. Wczoraj jeden z powstańców powiedział, że na tym kopcu, kopiec usypany z gruzów Warszawy, tam jest wiele szczątek, bo nie wszystkich znaleziono, proszę Państwa. To są groby, to jest to. A dla mnie, i teraz dlaczego żadna ze stron nie powiedziała, co jest, nie skrytykowała tego, co dla mnie było najbardziej uwłaczające w tym całym święcie, w cudzysłowie, czy w tych całych rocznicowych uroczystościach. Wojtek P., no wiem, że nie tylko warszawiak, ale ja mówię, że ja to osobiście traktuję. Jeśli zrobimy, zgadzam się, panie Damian Żurawski, jeśli zrobimy z tego, z tej rocznicy, trochę również ku przestrodze, trzeba to o tym pamiętać, to trzeba uczyć, ale jeśli zrobimy z tego manifestację aktualnych walki politycznej, to naprawdę pogrzebaliśmy ideę powstania. I to dotyczy wszystkich stron. Andrzej Niepokulczycki, hańba, zgadzam się, to hańba, ale hańbą jest również to, że druga strona robiła to samo. I teraz jak słucham, i teraz mamy takie przeciwstawienie sobie, wczoraj proszę zobaczyć, wieczorem, przeciwstawienie sobie, marsz, jakieś tam okrzyki i wspaniały Poland Rock Festival. Ludzie, dajcie sobie spokój. Dobrze, o 17 wszyscy zawyły syreny, stanęliśmy w hołdzie, zapaliliśmy znicze i wystarczy. I wystarczy. I wiem, że się ze mną nie zgodzicie. Dobrze, możecie, jak chcecie, noście sobie kotwice, różne oznaczenia. Jeśli ktoś potrzebuje, proszę bardzo. Tylko wiele razy, jakbym się zapytał, jak widzę z dyskusji z różnymi ludźmi, mało kto zna historię nawet tego powstania. To jest tylko pewna ikona i ta ikona została wczoraj właśnie zbezczeszczona, moim skromnym zdaniem, przez to, co się działo wokół powstania. Co się stało? I dzisiaj tylko mamy dyskusję nie o tragedii warszawiaków, nie historyczne, nie pytanie. Nexus 2 można nie w temacie, ale dyskusje o LGBT, o prześladowaniach, nieprześladowaniach, to naprawdę nie o to chodzi. Powtarzam jeszcze raz, 200 tysięcy warszawiaków zamordowanych bestialsko w jakiejś paranoicznej ferii ludobójstwa przez niemieckich, ukraińskich, łotewskich i rosyjskich morderców. Proszę Państwa. A my rozmawiamy o czym? O głupocie. I to będę mówił, i o tym będę mówił. I o tym mówię, i będę głośno mówił, proszę Państwa. Taki jestem. Taki po prostu, taki jestem i taki będę. I możecie się Państwo ze mną godzić, nie godzić, ale są naprawdę sprawy, które powinny stanąć poza tymi różnymi rzeczami. Abstrahując już od tego, to kiedyś pewnie sobie porozmawiamy, to nie można porównywać NSZ-u z Powstaniem Warszawskim, to są dwie jakościowo różne historie, inna była sytuacja historyczna i sytuacja jakościowa NSZ-u, inna zupełnie AK w Warszawie i Powstańców Warszawskich. To nie da się tych dwóch rzeczy porównać, proszę Państwa. Natomiast żadna ze stron tej kłótni o LGBT, o głupoty, moim skromnym zdaniem, niech się LGBT nie obraża na mnie i nie wrzuca, żeby mnie zablokować, bo ja w tej chwili nie mówię o tym, nie mówię swojego zdania na ten temat, tylko mówię o uroczystościach po prostu. Więc zastanówmy się, do czego to wszystko zmierza. Idiotyczne artykuły. Ten wielki grób, jakim jest Warszawa. Ci wszyscy zmarli. Te wszystkie przetrącone życiorysy wskutek działań historycznych, na których ci ludzie nie mieli żadnego wpływu, chyba rzeczywiście wołają o pomstę do nieba w tym momencie.
Przepraszam. A dla mnie, wiecie, czekam cały czas na odpowiedź. Co było najbardziej uwłaczające w tych uroczystościach? No. O kurczę. No widzicie, zobaczcie. O, tutaj mi rzucił mój jeden widz. Więc proszę Państwa, co, jak myślicie? Degrengoladzi ludzi, którzy rządzają, oczywiście. Właśnie. No, co było, proszę Państwa? No, jak myślicie, co było? A więc teraz powiem Państwu. Dla mnie najbardziej uwłaczająca była uchwała podjęta dzień wcześniej przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej, w której wymienia się tylko i wyłącznie niemieckich i rosyjskojęzycznych, unikając słowa Ukraińcy, unikając słowa Łotysze, i mówi się o znamionach ludobójstwa. Polski Sejm. Polski Sejm. I dlaczego to nie były wypowiedzi jakichś polityków mniej czy bardziej ważnych, nieoficjalne, czy jakichś działaczy społecznych, czy różnych na tematy. To była oficjalna stanowisko Polskiego Sejmu. Więc jeśli działania Niemców i jednostek wspomagających, w tym również brygad Diaczenki, czy niektórych rzeczywiście zdrajców rosyjskich, nazywa się to, co się działo na Woli, co się działo na Mokotowie i na Czerniakowie, to mordowanie ludzi na kanałach i te wszystkie rzeczy, nazywać do czasu, dopóki Amerykanie chyba nie uznali, to pierwsi Amerykanie uznali Armię Krajową za żołnierzy w tym momencie i wtedy to zmusiło Niemców do innego potraktowania. Więc nazywa się znamionami ludobójstwa. To jeszcze raz pytam, proszę Państwa, pytam wszystkich, co to jest ludobójstwo? Co to jest ludobójstwo? No. Proszę zrozumieć, co to jest ludobójstwo w takim razie? Jeśli oni napisali w znamionach ludobójstwa, to co to jest ludobójstwo? Pytam, co to jest ludobójstwo? Tak samo jest z Katyniem. Czym było mordowanie ludzi w Katyniu jak nie ludobójstwem? Czym był Wołyń jak nie ludobójstwem? Jeśli za ludobójstwo uznamy Oradour, jeżeli uznamy, no, znowu się zapali. Widzicie Państwo, dlatego powiedziałem, dobrze, że mnie nie było w Warszawie, bo bym chyba nie wytrzymał. Nie wytrzymałbym również tych krzyków, nie wytrzymałbym tego wszystkiego. Znamiona ludobójstwa. Gratuluję polskiemu Sejmowi kolejnej głupoty, proszę Państwa, którą wymyślił, ale co mam żądać od Sejmu? Adam Kam, bodajże artykuł 118 KK. Ja się naraziłem na jakiś, prawda? To znaczy, nie wiem, Adam Kam, jaki jest artykuł, bo nie wiem, o co chodzi. I dlatego to nazwałem kpiny z czasów zagłady, bo to są kpiny, bo to były kpiny. Specjalnie użyłem słowa czas zagłady. I wiem, że YouTube mi daruje prawdopodobnie i znowu będzie film, nie nadaje się na tych. No. Kaktus, dzwonisz w czasie tego. Dobra, proszę, przepraszam, Kaktus dzwoni. Halo, ja nadaję właśnie, Krzysiek. Dobrze, dobrze, Krzysiu, nie mogę cię puścić, bo ja nie mam takich możliwości tutaj. Ale dobrze, powiem o czym była ten... Dobrze, no, na razie. No właśnie, dzwonił Kaktus Krzysztof, który jest strasznie oburzony i ma rację, bo wczoraj był na uroczystościach w Krakowie, nie było ani słowa. Nie było ani słowa o tych wszystkich morderstwach, na gwałtach i morderstwach na ludności cywilnej, dokonywanej również przez organy i przez ukraińskie oddziały. I nie dlatego, że ja jestem przeciwnikiem Ukrainy, ja nie dlatego to mówię. To była ogromna mniejszość, ale tak było, proszę Państwa. To jest właśnie w ten sposób. Po prostu. W związku z czym ja naprawdę zupełnie należy zadać kilka innych pytań, po prostu również należy zadać tak samo, również ten, bardzo miły jest oczywiście ten spot amerykański.
bardzo miły, ładnie nas pogłaskali po główce, ale proszę Państwa, ja Państwu powiem, że pierwszy, jedyny artykuł, który w ogóle się ukazał, tak prawdę mówiąc o powstaniu i wzywający, to był artykuł Orwella, tak, tego Orwella, który wysłał do Tribune. Artykuł na temat pomocy dla powstańców i powstania, po prostu. Więc powiedzmy i tak, powiedzmy prawdę już w tym momencie. No. Chciałbym, a jeżeli już mówię w tym momencie o, jeżeli będę mówił, mówię w tym momencie o biskupie Jędrzejewskim, jego wypowiedzi, oczywiście jest również druga strona, bo jest tutaj ojciec Wiśniewski na przykład i tak dalej, zawsze tak widać, że Kościół jest też tym wszystkim podzielony, to lepiej było wczoraj nie zabierać głosu w ogóle na ten temat, bo nie o tym była ta rozmowa. Tak, i słynne słowa Damian Bieliński, to nie o tym była ta, nie o tym była po prostu powinna być mowa. Jeżeli tak dalej pójdzie, to rzeczywiście my się obrażamy, ja się sam przecież zażartowałem, bo na Facebooku napisałem również, że skoro się radosny marsz z okazji wybuchu pierwszej wojny, II wojny światowej i Westerplatte organizuje w Gdańsku, no to może my zorganizujemy radosny marsz na Berlin z okazji 45, a może 20, zdaje się to 3 czy 4 lipca 1943 roku miało miejsce nalot na Hamburg, burza ogniowa, 45 tysięcy osób zabitych i to głównie cywilów. Może też zorganizujemy sobie radosny marsz z tańcami, prawda? Na tej sprawie. To jest chore. To jest chore. To świadczy o tym, jak my sami podchodzimy do samych siebie i do swojej historii. To jest to wszystko po prostu. A słychać było kaktusa? To dobrze. Ja nie mam tutaj możliwości, ja się boję, że jak to puszczę cokolwiek, to mi przeleci, więc właśnie. Więc naprawdę i ja wiem, że mogą się Państwo nudzić, mogą się Państwo wydawać, że mówię o niczym, ale ledwo przeżyłem ten wczorajszy dzień. Tego nigdy jeszcze, proszę Państwa, nie było. Tego nigdy nie było. Nie powinno się tego, tym bardziej, że ja z biskupem Jędrzejewskim, jeśli mówi o, tam mówił, że czerwona zaraza, nie, czerwona zaraza już nie idzie, inna, a ja zastanawiałem się, czy kpiny z czasów zarazy nie nazwać tego, ale również boję się YouTube, otóż pan biskup się myli, ja widzę tą czerwoną zarazę, to wszystko wynika z braku dekomunizacji mentalnej, z typowych generalizacji. Dotyczy to wszystkich stron, proszę Państwa. Niestety. Nexus 2. Nie wiem, czy zabili Kosteckiego, czy nie. Słyszałem o tym, że to jest ten bokser, który popełnił teoretycznie samobójstwo. No. Krzysiu. Śmierć wrogom ojczyzny. Ale co ty chcesz dla wrogów ojczyzny? Ja tego nie rozumiem. No. Po co to o tym mówić? Jak się jest wróg ojczyzny, to co go czeka? No. Damian Kwięciński. Jak to nie? Skończyła się już zaraza czerwona? Tak pan uważa? On powiedział, że się skończyła. A ja uważam, że się nie skończyła. I niestety uważam, że to jest dopiero początek. A są sprawy w tle o wiele większe. O, bo przy okazji się pochwalę, że dostałem od kierowcy tira popielniczkę. Arcyciekawa popielniczka to jest dla kierowców tira. Może udawać również to. No nieważne. Ale to dobry pomysł z tą popielniczką. Podoba mi się. No. Dzisiaj prezydent podpisał ustawę o Westerplatte. Bardzo dobrze, dlatego że wbrew temu, co mówią władze Gdańska, uważam, że są miejsca, które są tak związane z historią Polski i dotyczą całej Polski, że winny być pod opieką państwa. Pod opieką państwa coś w rodzaju Her Majestic Heritage. I to do tych należy niewątpliwie Westerplatte, niewątpliwie należy Auschwitz, do tych niewątpliwie należy warszawskie getto i Warszawa w ogóle, do tego wszystkiego te miejsca pamięci. To nie powinno być administrowane przez żadne samorządy, ale przez państwo, ponieważ jeśli my nie stworzymy centralnej polityki historycznej w jakiś sposób, ale prawdziwej polityki historycznej, dopuszczającej różne wersje tej historii, czy odkłamujące historię, a nie przekłamywujące, bo wszystko jedno, czy historia się przekłamie w lewo, czy w prawo, ona zawsze będzie w tym momencie przekłamana. Po prostu. To uważam, że bardzo dobrze się stało. Natomiast są sprawy o wiele ważniejsze, proszę Państwa. Co idzie po cichu? No na przykład, to już trochę będzie śmieszniej w tym momencie, bo
Marszałek, uważam, że chyba jednak poświęcono. Marszałek Kuchciński został już poświęcony, tak uważam. Dlatego, że nawet bardzo propisowskie tygodniki, jak w Do Rzeczy, ośmiela się robić to, co oni lubią robić, czyli kopać leżącego i krytykować pana marszałka. Czyli jak zauważyłem po wypowiedziach niektórych senatorów i niektórych posłów PiSu, też już tak delikatnie pana marszałka odsuwają, jak zauważylibyście, to wczoraj pana marszałka nie było na żadnych uroczystościach. Odczytał jego list wicemarszałek, co jest dziwne, bo skoro był marszałek Senatu, prezydent, premier, prezydent Warszawy, to powinien być również ta druga osoba w państwie, czyli teoretycznie druga, czyli no był oczywiście prezes, cały zarząd PiS, był pan prezes, pan Jarosław Kaczyński, czyli to wszystko potwierdza to, co ja mówiłem. No niestety, pan Jarosław Kaczyński sam nie da rady tego wszystkiego ogarnąć i przypuszczam, że ma koło siebie bardzo całą masę koło siebie klakierów, którzy idą w górę i też nad tym nie panuje. Nie wiem, czy jak uważacie, czy nie, po prostu. Malinda, nikt nie kwestionuje, pani już przestanie. No. Nexus 2, nie będę o tym mówił, muszę na razie, ja tylko tyle zdam wiadomość. No, właśnie. No. Także jest jeszcze, zgadza się Lokarz, do tego wszystkiego to tak się zastanawiam teraz, bo nagle udostępniono wszystkie dokumenty i bardzo wiele. No i 109 lotów pana marszałka. Ja nie wiem, czy w ciągu tej kadencji prezydent i premier latali. Wszystko wychodzi na to, że pan marszałek albo chce być pilotem, albo strasznie lubi latać. No ma takie hobby, lubi latać. No ja też lubię różne rzeczy. Latać akurat nie, bo na przykład uważam, że tam jeszcze wczoraj usłyszałem, że według dokumentów on leciał samolotem, a kolumna jechała z Warszawy, bo musiała jechać kolumna, więc to chore po prostu. Chore po prostu. Nexus 2, zna pan szczegóły? To pan powie, poda mi te szczegóły, napisze na maila i sobie jutro pogadamy na ten temat też, ok? Dobra? No właśnie. Bo dzisiaj chciałem po prostu państwu tylko tak powiedzieć. Natomiast oczywiście obejrzałem sobie dzisiaj z pełną radością powrót do lat mojej młodości, wspaniałej młodości studenckiej, licealnej i studenckiej po prostu i otwarcie autostrady. Wspaniale. Pan premier przecinał wstęgę, nie wiem czy przecinał, otwierał autostradę. I bardzo ciekawe było jego przemówienie. Ponieważ pan premier zaczął od Trójmorza, ja się dowiedziałem, że ta autostrada łączy Śląsk z Pomorzem, czyli Śląsk będzie miał dostęp do morza nareszcie. Cieszę się w ogóle. I z tego Trójmorza, nie powiedział tylko jakie morza chodzi, ja zawsze mówiłem, że dobrze było, gdyby to było Bałtyk, Morze Czarne, i nie Morze Czarne, może Bałtyk, Adriatyk i może Barenca jeszcze, to może było i tam byśmy panowali sobie. No to jeszcze potem pan premier bardzo fajnie, mówiąc o tym z tego Trójmorza jednego zdania, przeszedł do piratów drogowych, prosząc ludzi, żeby nie jeździli za szybko, żeby zostawiali korytarz życia, bo takie są autostrady i tak dalej. No jak na polskiego premiera? To rzeczywiście wspaniała, merytoryczna wypowiedź, żeby premier się zajmował takimi rzeczami. Ale autostradę otworzył. Coraz ciekawsze. W tle są również dwie ciekawe pomysły pana ministra Ziobro, walczącego oczywiście z wszelką nieprawością. Otóż, proszę państwa, jedna z ciekawszych rzeczy to jest to, że nie sąd będzie decydował o aresztowaniu, ale prokurator będzie decydował o przedłużaniu w kółko aresztów wydobywczych i nawet jeśli będzie kaucja, to prokurator będzie mógł. To jest bardzo ciekawe zresztą. Widzę wyraźnie, że to zmierza w jednym kierunku. A oprócz tego zdaje się, że chcą coś takiego stworzyć, żeby w wypadku przestępców nie liczyła się rozdzielność majątkowa, różne rzeczy. Teoretycznie to jest dla dobra ludzi, praktycznie to okaże się, że będą ścigać każdego, kto się im podoba. Na tej zasadzie. Więc widzicie państwo. Chodziło o Morze Chińskie. Chińskie? Nie, Morze Barenca, może jeszcze. Bajkał, morze przesławne, prawda? No właśnie. Ale najciekawsze jest to, że chyba będziemy jedynym krajem na świecie, poza takimi krajami jak Rosja czy coś, gdzie Putin decyduje i nie Putin, ale jego ludzie,
że prokurator będzie decydował o aresztowaniu bez procesu sądowego i bez sądu. To jest chyba niezgodne z standardami prawa, ale w tle idzie coś takiego, taka poprawka, to usłyszałem. I to powiem szczerze, z pisowskich kręgów prawniczych, którzy są też tym przerażeni po prostu w tym momencie. Nie wiem, jak się państwo, czy państwo się ze mną zgadzacie, czy nie zgadzacie, ale no, tak wygląda. Właśnie. Nie, panie Krzysztofka, to nie zmierza w kierunku. To wszystko zmierza w kierunku, to jest jakaś paranoja. Ja powiedziałem wprost, ja również jestem za tym, żeby PiS wygrał te wybory. I powiedziałem, że mimo wszystko popieram PiS, mówiąc to, co mówię. Ale PiS powinien się sam oczyścić i ja twierdzę cały czas, a mam informacje od niektórych tych, no, bo na priwie ze mną różni korespondują ludzie, że tak, ale po wyborach to będzie oczyszczone i tak dalej. Nie, 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 to trzeba zrobić przed wyborami. Notabene cały czas uważam, że jeśli pan, jeśli by PiS w tej chwili poświęcił pana Kuchcińskiego, pana marszałka, drugą osobę w państwie i na przykład mianował na to stanowisko kogoś z opozycji, bo mając większość, to nic się, prawda, mając większość, to nic on i tak nie zmieni. Bardzo by wygrał na tym. O wiele bardziej by wygrał. Swaruj, a co to obchodzi Polaków? Ale co ma obchodzić Polaków? Bo nie wiem. No. Michałen, ale to jest w projekcie. Ja to się dowiedziałem dzisiaj od człowieka, który jest w Sejmie. Nieważne, nie będę zdradzał tych swoich różnych nazwisk, który mi wręcz napisał coś takiego i to jest jakaś cała masa poprawek do urzędu, do kodeksu karnego, postępowania karnego. I w tym momencie jest także wsadzone coś takiego, żeby to nie sędzia, ale prokurator decydował o aresztowaniu. Nawet jeśli ktoś płaci kaucję, w ogóle chcą znieść pojęcie kaucji, żeby było śmiesznie, to też nie wiem. Ja proponuję, żeby od razu zrobić to, co w tym momencie, przepraszam za porównanie, ale tak zwany areszt prewencyjny, to wiadomo, o co chodzi. Prawda? Krzysztofka, wierzę, bo proszę mi wierzyć, PiS to nie jest to, co państwo widzą i co państwu jest nagłaśniane przez wszystkie drogie telewizje i tak dalej. Inne. To PiS jest po prostu, proszę państwa, nie jest monolitem. PiS to jest Jarosław Kaczyński. I jeszcze kilku ludzi i no niestety, tak to wygląda. Jest tam wielu młodych i fajnych ludzi, nie karierowiczów i którzy, nie ma. Ja na przykład znam sytuację, w której ludzi, jak wiadomo, policjantów o bardzo wysokich kwalifikacjach, nie awansuje się, puszcza się ich bezpośrednio na ulicę, a w Warszawie się przyjmuje Ukraińców, zaczęło się przyjmować do policji, bo brak policjantów po prostu. To jest chore. No. Ja się cieszę, panie Piotrze, że pan mówi to, co my 2 lata temu, że prokuratura jest opieką nad konfidentami, spuści z Rzymu jako Gomorę, ale z buty. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Tym bardziej, że ja jeszcze raz powtarzam, jeżeli u nas jest taki system, jaki jest wyborczy, czyli rządzi zawsze jakaś partia, która wygrała, to prokurator będzie zawsze partyjny, nigdy nie będzie bezstronny, ponieważ minister jest. Jedyną radą jest wybieranie prokuratora również generalnego również w wyborach powszechnych, ale no niestety, no to ja sobie mogę gadać, nieważne, sobie pogadam. Coś tu jeszcze miałem, oczywiście o tej autostradzie, Śląsk z Pomorzem się połączył, prawda, co myśmy tu jeszcze mamy, no 109 lotów i tak dalej, i tak dalej. Proszę się zapoznać z wszystkimi zmianami, jakie ostatnio obradziła zmiana kodeksu ustawienia karnego. Wracamy do KPK. Tak, mniej więcej tak. To jest ta masakra. Tym bardziej, że proszę państwa, z tej również to zakwestionowanie, w sensie to jest ogromny ukłon nie tylko do banków, ale do wielu innych rzeczy. Ja rozumiem, że też rodzina, że bardzo często majątki przestępców, szczególnie narkotyków rodzina je legalizuje, ale to jest tak, jak to zrobili Amerykanie. Natomiast jeżeli jest rozdzielność majątkowa i tara, bo do tego dojdziemy i to z tego może wynikać, że nawet jeżeli człowiek się 20 lat temu rozwiódł, to jego współmałżonek będzie odpowiadał w tym momencie. Do tego to zmierza, proszę państwa, to jest chore. To jest właśnie kwestia, to co mówił, i dlatego się nie zgodziłem z arcybiskupem Jędrzejewskim na temat czerwonej zarazy, bo ta czerwona zaraza pełza, to mniej więcej innymi takie generalizacje i tego typu penalizacja. Proszę państwa, rzeczywiste przestępstwa są śmieszne. Proszę zobaczyć, a to się dzieje jednocześnie w kraju, w którym
Prokurator, mimo ewidentnych dowodów wynikających z samych zdjęć z miejsca zdarzenia, kwalifikuje brata pewnego pana posła jako samobójcę, mimo że on ma przypalane papierosem ślady na plecach, i to świeże ślady, na krótko przed śmiercią, odciski kamieni w miejscu, gdzie nie było kamieni na plecach, i posiniaczone plecy, to nie są plamami opadowymi, ale za życia był katowany za pomocą kija baseballowego, co widzi każdy, zobaczy na podstawie zdjęć. I ten prokurator kwalifikuje. I to ma być, proszę Państwa, ta niezależna prokuratora? Zastanówcie się. Ja powiedziałem jeszcze raz, skąd wynika zło, które idzie z PiS-em. No właśnie. Poza tym, jeżeli chodzi jeszcze o Nexus 2, jeżeli chodzi o marszałka, to cały czas przypominam o tej historii z różnej seksaferze i tak dalej. Nie tylko. I nie tylko to. I nie mówię to jako przeciwnik PiS-u. Właśnie jest ogromnej troski o PiS, bo jeśli PiS przegra, to niestety ci, co wejdą, rozwalą nasz kochany kraj do reszty, proszę Państwa. Panie Karolu, to co się dzieje teraz w PL, to zmierza do zniszczenia reszki Polski. To jest nonsens. Tak, to jest nonsens. Mnie się nazywa, proszę Państwa, esbekiem, bo przecież mnie to tak nazywają i w ogóle, i oni też, i bardzo dobrze. Wolę być, proszę Państwa, esbekiem, o którym wszyscy wszystko wiedzą i mówić to co, niż na przykład prokuratorem, który w czasie stanu wojennego nie miał odwagi powiedzieć nie, a teraz robi głupie ustawy, prawda? No właśnie. Na tej zasadzie. Tym bardziej, że nawet wśród znajomych policjantów tych z dołu zupełnie, oni są coraz bardziej wściekli, bo coraz bardziej zaczynają być wprowadzani w jakieś idiotyczne polityczne walki. Patrzą, kto awansuje, jak się dzieje. Jeszcze raz powtarzam, policjant sam sobie musi kupować porządne rękawiczki, jak idzie na ulicę i przeszukuje tych wszystkich narkomanów, żeby się nie tego. I własny i lepszy sprzęt, bo ale za to są kwiaty, kwiaty dla pana ministra zawsze się znajdą pieniądze. To jest chore. To jest chore. Może lepiej, babcie, co? Szansę PO? Jaką szansę PO? Komu? Jaką szansę? PO? Proszę Państwa, to przecież jest... To jest chore. Jakie PO? PO ma wrócić? Kto ma wrócić? Ci panowie? To może zapytamy na przykład o ustawę o ochronie lotnictwa cywilnego robioną za czasów PO, która doprowadziła do monopolu, która była sprzeczna w ogóle z zaleceniami IKO i IKAKO. Może o tym powiemy i dlaczego ona była. No. Elo Hark, zatrzymamy panie Piotrze, ale proszę pana, pan mi nie musi mówić. Ja wiem, jak to jest tą działalnością. Ja wiem, jak to jest tą działalnością, proszę pana, jak się zakłada. Tu jeden z moich znajomych, który wrócił do Polski, już chce z Wielkiej Brytanii, ale już chce wracać, bo się na KRS-ie przejechał, proszę państwa. Bo myślał, że tu są ułatwienia dla przedsiębiorców. Proszę państwa, miałem tą spółkę kiedyś, w 2017 roku. Ona różne rzeczy i tam była taka, między innymi takimi rzeczami, jak wkładami do drukarek 3D. Ona krótko trwała, bo ja w ogóle nie chciałem w to się mocno wgłębiać, no ale myślałem, że jakoś tą ustawę dezubekizacyjną, proszę Państwa, zniweluję po prostu. Przecież muszę jakoś rodzinę utrzymać z własnej pracy. I z jednym panem, który tutaj jest, z jednym człowiekiem, z jego firmą, zrobiliśmy jeden deal, na niewiele tam, zdaje się, na jakieś 10 tysięcy euro to było tylko i wyłącznie, bo to tak jest. Towar był. Wszystko jest ładnie, fizycznie został jemu oddany, ja zapłaciłem wszelki podatek, wszelkie VAT-y, nie miałem w ogóle zwrotów VAT-u i co się okazuje? I w tej chwili okazuje się, że on jest ten człowiek, firmę mu rozwalili, bo stwierdzili, że to jest piramida VAT-owska, mimo że nikt nie ma żadnych zwrotów VAT-u, nikomu nie wypłacono żadnego zwrotu VAT-u, po prostu się czepiają, no, bez sensu. No. Jeszcze raz mówię. To wszystko, co się dzieje, to widać wyraźnie, dlaczego ten Smoleńsk nigdy nie zostanie wyjaśniony. Tak samo tutaj mi pan, jak się nazywa, Nexus, niech pan mi napisze maila, jeżeli pan nie ma. Wszystko mi zabrała, a teraz mi zabrała resztę.
Proszę pana, ja nie będę mówił Alcatraz w kółko o tej ustawie, już powiedziałem, ja od nich nic nie chcę, a teraz mi zajęli resztę dosłownie. Nie mówcie mi, że to jest bezprawne, bo ja już wiem, jak to się robi, żeby to zająć resztę. Także już zero dosłownie i bardzo dobrze, bo ja nic od państwa polskiego już nie chcę. Po prostu. Nexus 2, proszę mi napisać w mailu to wszystko, jutro pogadamy na ten temat. Dobra? No. Panie Piotrze, mam pytanie. Co by było, gdyby pan nie świadczył zlecenia na PWP i robił tylko prywatny Elo Harks? Nie wiem. Prawdopodobnie bym na tym wygrał, ale ponieważ ja, no powiedzmy, ja uczciwie podszedłem do tego i to były zlecenia dla PWPW i one były uczciwie wykonane. Rzeczywiście coś dały to wszystko, no ale cóż, no niestety naraziłem się tutaj wszystkim świętym i przegrałem, no i wielki problem. Ilu prawników biura się czy MSW poszło do prokuratora, drugie telefon do WSW, Damian Żurawski? Pewnie tak, ale to już ja panu nie powiem w tym momencie. Jakie nowe rewelacje z Stachu 1, bo nie wiem. Co mamy dalej? Widać mnie jeszcze, czy już mi wykazali? Bo jeszcze miałem jeden temat, który chciałem, jeszcze jest jeden temat, który chciałem poruszyć dzisiaj. Dobrze, ja piszę jeszcze raz swojego maila, proszę państwa. I tutaj dla pana Nexusa, niech pan mi napisze maila, proszę się nie bać. Jaki ja mam ten mail? gmail.com. O. Tym bardziej, że proszę państwa, zaczyna się dziać bardzo źle. Jak państwo wiecie, to rozmawiałem z Marcinem dzisiaj Rolą. W Realu 24 został znowu zablokowany na 3 miesiące. Nie tylko oni, ale jeszcze w sensie bardzo wiele tak zwanych prawicowych i nieważne, czy ja się z nimi zgadzam, czy nie, bo ja się akurat nie zgadzam. W wielu wypadkach w Realu i nie zgadzam się zarówno w sensie PL, nie zgadzam się również z Bosakowskim, nie zgadzam się z wieloma innymi ludźmi, to jednak należy ich bronić. Nie sądzę, są oni naiwni, myśląc o tym, że państwo będzie ich bronić i rząd coś wymyśli, ten Andruszkiewicz cały coś tam wymyśli. Nie. To jest jakaś akcja. Moim zdaniem to jest akcja wyciszania wszystkich tych, którzy nie są koncesjonowani w jakiejkolwiek telewizji publicznej, nie tylko publicznej. Na 3 miesiące, to znaczy, że i 1 września też chcą uniknąć tego typu rzeczy, więc żeby nikt nie krytykował wesołych marszy, radosnych marszy w Gdańsku, ja będę, proszę państwa, krytykował. O to chodzi. Oczywiście to ta afera, ta cała walka LGBT kontra reszta służy niestety. Służy niestety zupełnie czemu innemu. To służy zamknięciu jakiejkolwiek krytyki wobec nie tylko władzy, ale również tej opozycji z innej zupełnie strony tak zwanych mediów niezależnych, o ile one są niezależne na tej zasadzie. W tle dzieją się o wiele większe rzeczy i nawet jeśli pan, jak już powiedziałem, że pan Mosakowski, któremu ręki nigdy już nie podam, ale będę walczył o to, żeby go odblokowali. Tak samo będę walczył również o to. I to nie jest kwestia centrali YouTube i ataków na YouTube, to jest kwestia całkiem ciekawej polityki polskiej i wykorzystania botów, które tutaj w tym wszystkim są. Chodzi o zamknięcie po prostu ludzi. Ja od dawna mówiłem, że tylko ja na to nie mam pieniędzy, żeby stworzyć własny serwer streamingowy, który mogliby być wszyscy od lewa do prawa. Każdy, kto by chciał, łącznie z LGBT, ale który gdzieby nikt nikogo nie blokował, żeby nie było cenzury. Poza oczywistą cenzurą obyczajową, to wiadomo, że tak, bo tam nie chciał żadnej pornografii. Ale nie mam na to oczywiście pieniędzy, nie wiem jak to zrobić, także no cóż. No cóż, tak to jest, więc pani Magdo, i dobrze, może pani nie lubić, ale chodzi o to, proszę państwa, że nie można zamykać nikomu ust. Ja się powiedziałem, ja się z nimi nie zgadzam w wielu wypadkach. Dlatego stamtąd odszedłem, dlatego odszedłem w sensie PL i dlatego czemu nie zgadzam się ze sposobem prowadzenia audycji, chociaż w Realu nie było takich nacisków jak w sensie PL, ale oni muszą mieć swoje miejsce. Bo my jesteśmy wszyscy różni. Jak będziemy wszyscy myśleć tak samo, to dopiero wtedy to zobaczmy na Niemcy.
1933 roku i 1934, dopiero wtedy będzie, tak? Nie możemy, nie można po prostu. No. A jak pana też wytną? No i prawdopodobnie mnie wytną, no w końcu, chociaż ja w odróżnieniu od innych też uważam, byłem przeciwny wczoraj temu i jestem przeciwny transparentowi równającemu swastykę, sierp i młot i tą tęczę, tą tęczową LGBT, że to jest równe. Nie, to jest również policzek dla powstańców. Jestem temu przeciwny. Jestem temu absolutnie przeciwny. Nie. Elo Hax, panie Piotrze, mógłby pan powiedzieć, jak pana w czasach licealno-studenckie opisywane było powstanie warszawskie przez pana nauczycieli wykładowną w tle partyjnie propagandę? Proszę pana, jeśli chodzi o to, po pierwsze, ja jestem z domu powstańców, jak już mówiłem o sobie wiele rzeczy, więc tam ciężko było opisywać. Nauczyciele w szkole, jak było napisane, no w tych klasach, już jak ja się uczyłem w liceum, to już Zagierka, przecież co, poszedłem w 72 roku, to prawda, i na studiach, tam nie było tej kwestii raczej politycznej, raczej opisywano to, unikając polityki, koncentrując się właśnie na walkach, na mordach, proszę mi, bo jednocześnie na mordach niemieckich wtedy. Oczywiście unikano tych spraw związanych z Rosjanami, ale bardzo głęboko mówiono o UPA i o Ukraińcach, proszę państwa. Dość mocno. I tak to opisywano. Poza tym to za moich młodych czasów wyszli Kolumbowie, którzy unikane była polityka zupełna, ale był to jeden z lepszych filmów o między innymi o powstaniu AK i okupacji, starając się serial. To było szereg różnych publikacji typu Kirchmajera, Zośka, czy te monografie o batalionie Zośka, o parasolu, te wszystkie rzeczy. Proszę państwa, niestety w tej chwili są to wznowienia w wielu wypadkach. Poza tym myśmy też 1 sierpnia, no nikt nie stawał, nie było takich oficjalnych uroczystości, ale my w Warszawie, trzymajmy młodzież, zawsze szliśmy na groby powstańców, bo to... I wtedy to było rzeczywiście uczciwe. No rzeczywiście było... No właśnie zapalało znicze. Czasami nawet harcerze mieli wartę przy tym. I jakoś komuna za tych moich czasów wtedy nie ścigała tego w ogóle. No ale to... No nie wiem, nie było takiego... Oczywiście nie było żadnych oficjalnych uroczystości. Nie mogli tego zabić po prostu. Wiadomo było, że w Warszawie, w którym może dlatego, że prawie każde pokolenie i tutaj jeden z naukowców i to prawicowych powiedział i to jedna z powstańców też wczoraj powiedziała ta pani w telewizji, że tak naprawdę to do powstania poszli wszyscy bez względu na przekonania polityczne. Może tak to było, no ale to tak wyglądało po prostu. Minęło 30 lat, a my nadal nie mamy porządnego filmu o powstaniu, który byłby... Tak, było to powstanie w czasie honoru, ale to bardziej było już na typu zabili go i uciekł, tak uważam. Natomiast to jest prawda, przez 30 lat nie nakręciliśmy żadnego porządnego filmu o powstaniu. Ja nie liczę tych paradokumentalnych rzeczy. Bardzo ciekawe byłoby to po prostu. Powiedziałem... I jeszcze raz powtórzę, to o tym wszystkim możemy sobie dyskutować już dzisiaj, natomiast nie 1 sierpnia. 1 sierpnia to jest święto, przepraszam za słowo, to jest pamięć tych, którzy zginęli po prostu. Tylko tyle. No. No i te piosenki, oczywiście za komuny te piosenki. Co więcej, płyta wyszła. Proszę państwa, wyszła przecież taka książka, nie wiem, czy ktoś pamięta, to chyba w latach, pod koniec lat 60. wyszła książka Satyra w konspiracji, taki album, gdzie generalnie z biuletynu AK były te wszystkie, dzisiaj tam były wszystkie piosenki, no, czy zakazane piosenki. A, jeszcze jedna rzecz. Czym te jeden program telewizji, czy dwa, to co było, to zawsze szły w 1 sierpnia zakazane piosenki. Zawsze słyszę zakazane piosenki, a wczoraj nie wiem, czy szły gdzieś zakazane piosenki na jakimś kanale telewizyjnym, bo nawet nie wiem, no może mi ktoś odpowie. No tak, był również malowany obraz, no taki, ja wiem o tym, różne rzeczy były, no ale to też, no. Szkoda mi, bo oczywiście jeszcze raz powtarzam, nie można to w realu, że zamknięto w realu, proszę państwa, to, że zablokowano, bez sensu troszeczkę, nie tak się z tym walczy, trzeba po prostu dyskutować i wiem, że oni też nie potrafią dyskutować. Ja powtarzam jeszcze raz, Nexus, coś komentarz mi, nikt panu nie znika komentarzy.
polują na nas, my mówimy Bazia Czerwonka też. Nie, nie mówimy tak. Ja, ale proszę pani, chce pani się zamienić tak jak oni? Czy pani uważa, że skoro Niemcy mordowali kobiety, dzieci, że to ludobójstwo, 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 a nie, nie mające znamion niczego innego, tylko ludobójstwa, które było w Warszawie, to czy ci ludzie, których ja osobiście znałem, którzy brali udział w powstaniu, którzy to przeżyli wszystko, których ja osobiście znałem i które na uroczystościach rodzinnych, czy nie tylko rodzinnych, jak byli, czy przy różnych tego typu i rozmawiali na ten temat, czy pani myśli, że oni by chcieli pojechać do Niemiec i robić to samo? Absolutnie nie. Tym się różniliśmy od nich, że byliśmy ludźmi po prostu. N-film w sensie, to już Bartosiak, tak? Był N-film w sensie, a nie wiem, N-film, a. No. Na TVP były, no tak, bo zakazane piosenki właśnie. Dobrze, nawet jeżeli, ale proszę pana, to nie jest telewizja, mój kanał też przecież, tu proszę zobaczyć, na jakieś 4 godziny przed moją audycją już miałem 11 łapek, teraz mam 25. Ogląda mnie tylko 750 osób, to i tak więcej niż Republika, ale a już odblokowane w realu? No nie wiem, ja z nimi rozmawiałem nawet chyba na pół godziny przed audycją rozmawiałem i stwierdzili, że jest zablokowany. No. Właśnie. No więc zobaczymy, co będzie. Próbowałem z nimi dyskutować, w nagrodę zostałem zbanowana wcześniej, co się działo, w tą książkę można pisać dla mnie, ich stacja jest do trwałej likwidacji, Magda D. Ale ja dlatego odszedłem, mówiłem, bo tam moderatorzy, jacy są, tacy są, no nie interesuje mnie, no Marcin idzie na to. Na klikalność, a ja idę, no proszę państwa, no nikogo nie zmuszam do oglądania, jeżeli to się państwu podoba, to bardzo dobrze. No. Jedyny plus, jaki zapamiętałem z wczorajszego dnia, to jak premier Szwabów przeprosił. Premier Szwabów nie, to premier Szwabów przeprosił. To nie premier Szwabów, tylko minister spraw zagranicznych. Rzeczywiście to była bardzo mocna wypowiedź niemiecka. Poza tym ja dowiedziałem się również od różnych znajomych, że jak nigdy w okresie 1 sierpnia, czyli przedtem, było w niemieckich telewizjach bardzo dużo programów i zdjęć dokumentalnych o tym, jak właśnie Niemcy mordowali Warszawę. Coś się dziwnego dzieje, ale to jest kwestia również, że Niemcy boją się naszych związków ze Stanami Zjednoczonymi. Tak mi się wydaje. Ale dobrze, że w ogóle tak jest. No. Jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, bo oglądałem tutaj przedtem audycję pana Zagórskiego na temat tam 5G. No dobrze, ja się proszę państwa, ja cały czas uważam, że... jest wszystko jedno. O, właśnie teraz premier otwiera te, premier otwiera autostradę bez sensu i będzie zaraz mówił, premier Polski będzie mówił, żeby nie jeździć szybko. No to fajne jest to, strasznie to naprawdę. Premier chyba nie ma co robić. To bardzo bym chciał, proszę państwa, znaczy, ja wiem, te sprawy z promieniowaniem są ważne, my się na tym koncentrujemy, ale ja uważam, że naprawdę jest wszystko jedno, czy ktoś strzeli państwu w kark jedną kulą, czy dwoma. Skutek jest zawsze będzie taki sam, proszę państwa. Natomiast tu chodzi o internet rzeczy. Generalnie o internet rzeczy i totalną inwigilację nas wszystkich. I to przechodzi, proszę państwa, w tej chwili przez Sejm w ciszę, bo my się zajmujemy LGBT. Rozumiecie państwo? No. W mediach narodowych pan za bardzo pana nie lubią, wypominają przeszłość. Ale ja mam gdzieś media narodowe, ZKN. Powiem wprost, ale ja bardzo chcę, żeby ich nie blokowali. Niech mi wypominają, co chcą, jaką przeszłość. 7 lat, kurde, w departamencie pierwszym. Co mi wypominają? 23 lata na ruskich. Jak są naiwni i tego, to niech lepiej, bo wiecie państwo, ja nie zgodziłem się na wiele rzeczy, które mi tutaj jeden z znanych doradców prezydenta prosił mnie, wręcz sugerował, co ja mam, co my możemy mieć na Kukiza i czy to jest to możliwe. I była taka rozmowa, ja go pogoniłem. Tak samo nie zgodziłem się, nie mogę się zgodzić z tym, co się robi wokół ludzi takich jak pan Bąkiewicz, gdzie w tej chwili wszystkich jego znajomych, którzy mają firmy, nagle mają nagły najazd kontroli różnego rodzaju. To jest, nie tak się walczy politycznie po prostu. Nie tak się walczy w polityce. Niestety tak jest, proszę państwa. Ale ja z kraju wyjechałem i niestety do mojej ukochanej Polski nie wrócę. To jest trochę jak z tą lalką w tej chwili, w tej zasadzie, bo no cóż, trudno.
Tak musiało być i dlatego zajmuję się ośrodkiem myśli pozytywistycznej. Jeszcze raz proszę, jeszcze raz przypominam, jedna osoba napisała. Pan Erwin Michalec jest, tutaj jest, zatem ja wymieniam pana nazwisko, ale pan się tu pojawia, wiem. Mówił pan o jakiejś stronie, bo też warto by zrobić stronę tego MP i wtedy byśmy mogli zrobić, ja też bym napisał taki fajny esej o lalce, to bardzo ciekawe. Trochę inaczej na ten temat niż to piszą w szkołach. No. Poza tym CK, jeśli mnie w mediach narodowych nie lubią i przypominałem rzeczywistość, to nie musi pan mnie tu oglądać. Naprawdę. Ja im nic nie wypominałem i gdzieś, a proszę przypomnieć, że ja pierwszy broniłem na przykład Konfederacji, kiedy były te ataki idiotyczne na temat ruskich onuc i tak dalej, co się rzucił pan Sakiewicz na nich wszystkich. Bez sensu. Ja mogę się nie zgadzać, ale trzeba dyskutować. I w ośrodku myśli pozytywistycznej, jak będziemy, to będą mogły być różne głosy. Pod jednym warunkiem. To jest taka propos moderatorów tutaj. Do pani Magdy powiem. U mnie w tej chwili no Daniel jest moderatorem, ale go nie ma, bo poszedł na urodziny czyjeś tam. Zamiast pracować, to on idzie sobie na urodziny. Znowu się obrazisz go opitalam, ale trudno, jego sprawa. Natomiast proszę państwa, bardzo bym chciał, żebyśmy naprawdę nauczyli się również dyskutować. To jest ten wspólny punkt. To jest Polska. To jest ten wspólny punkt. Reszta mnie nie interesuje. Nie interesuje mnie również przeszłość. Ludzie mają różne przeszłości. Prawda? Jest bardzo mało ludzi, którzy, jak mi ktoś mówi, jest bardzo mało ludzi, którzy nigdy w życiu się nie upiło i nie leżało jak... Bądźmy szczerzy, proszę państwa. Ale chodzi o szczerość, transparentność. Jeżeli ktoś chce zrobić dla Polski rzeczywiście, bo to jest nasze zbudowanie rzeczywiście jakiegoś środowiska. No, ja wiem, że to jest... Trochę jak ten romantyzm Wokulskiego w tym momencie przeze mnie przemawia, że się rzucam z tym, może się nie uda, może się uda, ale zrobienie środowiska, które naprawdę będzie wiedziało, jak podejść do kraju, konkretnie już. No. Dlatego ja tu nikogo nie banuję, ja banuję tylko tych, którzy mnie nazywają ruskim agentem, pytają jakieś różne rzeczy. No. I tak dalej. Poza tym wszystkim nam chodzi o to samo. Ja po prostu tylko nie zgadzam się z niektórymi rzeczami, które oni działają, a przede wszystkim uważam, że ich program no nieważne. Panie Piotrze, jak pan myśli, mega afera skoków zostanie wyjaśniona, czy Kaliński źle skończy, jak sprawa przycichnie Krzysztof K. W ogóle skoki to jest temat, który wiem, grozi śmiercią lub kalectwem, jeżeli się o tym mówi. Ja o tym temacie wiem bardzo mało, tak prawdę mówiąc, więc nie chcę się... Ale ten temat bym PiS też powinien wyczyścić w tym momencie, ponieważ ja powiedziałem jeszcze raz. Jeśli na samym początku buduje się kampanię całą i cały image partii, na tym, wykazując słusznie zresztą korupcję drugich i tak dalej, i samemu zaczyna się wpadać w takie rzeczy, jeżeli krytykuje się bizantyjski styl poprzedników i samemu się wpadał na 109 lotach w ciągu 3 lat. To jest też paranoja. No to widzi pan. No. A jakie to tabletki na noc są? Kto mi powie, żeby nie pisać głupot? Są jakieś tabletki, żeby nie pisać głupot? Bo jak są tabletki, żeby nie pisać głupot, to ja proponuję zrobić to zrzutkę. Zrobimy i kupimy to i na siłę posłom damy, dobra? Żeby nie gadali. A ja mam pytanie o Smoleńsk, Nexus 2. Dobrze, pan pyta. Pan pyta w takim razie, może odpowiem. No. Wiecie już, co było największą siłą zbanowaną przez tytuły Facebook i resztę dziennikarzy Alexa Jonesa z USA? Brak moderatorów na czasie. No właśnie, ja też nie mam moderatorów, tylko tutaj, bo ja sam nie do wszystko, żeby mi Daniel zwracał uwagę na te, już mu powiedziałem, żeby mi zwracał uwagę na moje te, na różne te, które mi miną, ważne pytania i czy ewentualnie jakieś takie rzeczywiście już poniżej pasa ciosy, typu ty ubeku, SBK-u i tylko wtedy właśnie, no. Ty ruski agenci, jakiś facet o dziwnym pseudonimie, KHT to złodziej, czy takie inne, to głupota jest po prostu. No. Clear HDD z sudem, no dobrze, funkcją pani Karol Nexus 2. Amerykanie zlikwidowali nam dobrodusznie wizy, zamiast zobowiązania nas do ustawy 447. Tom 4 fan. Proszę pana, tutaj nie ma co już brać żadnych 447, no ale przynajmniej premier otworzył nam autostradę, więc będziemy mogli to wywozić większą autostradą, prawda? Polska powinna pogodzić się z Rosją. Polska się nie kłóci z Rosją. Nie ma możliwości. Powiedziałem jeszcze raz. Ja jestem kremlofobem, już tak będę mówił. Nie rosyjskofob, bo mi Rosjan jest żal.
Skąd można pobrać tę dekorację odnośnie i wysłać pana, ją podpisać? Krzysztofka, musi pan sobie skopiować. Skopiować, jeżeli będzie strona, to skopiować z opisu filmu. Jeśli będzie strona, to wtedy tą stronę, to wtedy wszystko umieścimy na stronie, łącznie z tym. I cały czas mówię o radzie programowej. Proszę się zgłaszać, proszę się nie bać, tu mi jeden pan wysłał film. Nie miałem teraz czasu, ale ja ten film puszczam, ponieważ nadaję codziennie, nie chcę, żeby też poszło. Także nie ma problemu, bo jest fajnie. Elo Karksa, to nie jest ta autostrada, która była otwarta. No mniej więcej tak, chyba tak. Ona już była otwarta. Ja się dziwiłem, gdzie oni znaleźli autostradę, którą otworzyli. Ale najciekawsze z wypowiedzi pana premiera, że połączony został Śląsk z Pomorzem. Nie wiedziałem, że nie był połączony, że pociągi nie jeżdżą, że w ogóle nie ma tego. Ale Ślązacy, kochani Ślązacy, cieszcie się. Nareszcie macie dostęp do morza. Zawsze chcieliście. Macie dostęp do morza w tej chwili. Pamiętajcie. Proszę wybaczyć, ale żeby polski premier zajmował się takimi głupotami jak korki na autostradzie i korytarzami życia i żeby ludzie szybko nie jeździli, to zdaje się, że ma co do roboty. Krzysiu, dobrze, jakie są szanse na reparacje wojenne od Niemców? Żadne. Odpowiem ci, żadne. Żadne, żadne i żadne. No. Szanuję pana, Roman Dłoński, ale mnie pan zawsze dołuje. Pozdrawiam. Nie wiem, dlaczego pana dołuje. No. Żadne, Krzysiu. Żadne, dlatego że nikt tego poważnie nie traktuje o tych reparacjach. Jest to jakaś idiotyczna gra propagandowa. Po prostu. Niemcy się boją dać komukolwiek reparacji, bo jak się otworzy worek z Pandorą. Również dlatego ten traktat z Niemcami, przecież to tak prawnie, to Wehrmacht popisał kapitulację. Ale Hitler powiedział, że po jego śmierci Wehrmacht reprezentuje Niemcy, więc Niemcy podpisały kapitulację, tak trzeba rozumieć. Kohl nie chciał podpisywać tego wszystkiego, bo bał się, że to uruchomi łańcuszek podpisywania tego typu rzeczy z innymi krajami. W tej chwili nie mamy szans na żadne reparacje, tak uważam, tym bardziej, że ten temat zszedł i chyba będziemy jedyny, ale to poza tym, jeżeli mamy brać reparacje, proszę państwa, to nie tylko od Niemców za 39 rok, nie tylko od Niemców, to są jeszcze Rosjanie, którzy razem z Niemcami rozpoczęli i wywołali II wojnę światową, znaczy Kreml, prawda? Pan mówi, trzeba dyskutować. Jeśli ktoś mnie bez przerwy obraża i wyzywa, poniża, próbuje sprowokować, jak to mam szanować, o tym rozmawiać, po co? Nie psycholog, ani Magda D. No tak, ale no to no ja wiem, że to jest trudne, ale trzeba spróbować. No, ale trzeba spróbować. No. Ja wszystko, pani Wioletto, ja to rozumiem, tylko trzeba spróbować. No. Właśnie. Bo nie ma, nie to, że nie ma posłów, to nie o to chodzi, Krzysztof. Tu chodzi o co innego. Odpowiadam o te reparacje, mówię w tej chwili. Politycznie temat jest cholernie niewygodny w tej chwili. Problem polega na tym, że oni sami nie wiedzą, na którego konia wsiąść. I tu jest jeden ogromny problem. Zresztą proszę popatrzeć na ten Sejm. Naprawdę, zobaczymy test tego wszystkiego, jak to będzie wyglądać. To może być ciekawe 9 sierpnia posiedzenie, bo moim zdaniem, a z różnych takich symptomów to widzę już, również z wypowiedzi posłów PiS-u, niektórych, senatora jednego czy innego, czy z tych dwóch, czy tak jak do rzeczy zaczęło już krytykować marszałka i tak dalej, a jak wiemy, prasa związana z tak zwana prorządową w tej chwili, to uruchamia się wtedy, kiedy trzeba już dokopać leżącemu, także wydaje mi, wczorajsze wydanie obecność, trochę mi się wydaje, że jednak poświęcono pana marszałka Kuchcińskiego i uważam, że PiS tak powinien zrobić, bo wtedy by naprawdę wyszli z tego z twarzą i wbrew pozorom zyskaliby bardzo dużo przed wyborami, o wiele więcej. No. Dla kogo niewygodny? Przecież nie dla mnie. Ja jestem za reparacjami za tym. No, no właśnie. No i nie będę mu odpowiadał Nexus 2 na to pytanie. Jeżeli chodzi o ten Smoleńsk, to już powiedziałem wprost. I coraz bardziej. Ta sprawa z tymi lotami, z traktowaniem lotów HET, z tymi wszystkimi rzeczami, wyraźnie pokazuje, jaki bałagan był tutaj. Witam wieczorem nowina. Omzirk zgłosił Jędraszewskiego do prokuratury za mowę nienawiści w odniesieniu do jego słów o tęczowej zarazie. Zgłosił, no. Zgłosił, ma prawo. Zobaczymy, co zrobi prokuratura. No. Ale ja cały czas powtarzam, że zaraza, z którą musimy walczyć, to jest ta niestety komunistyczna zaraza w sensie mentalnym, proszę państwa.
To jest komunistyczna zaraza. Cały czas, ja to widzę, generalizowanie. To jest właśnie to, że nie potrafimy dyskutować. To jest to, że jak ja się z kimś nie zgadzam, to muszę mu przywalić pałą w łeb, żeby się zgodził. Dobra. No. Czapę można dostać za wiedzę. Oczywiście, że tak. A on myśli, że co? I to też jest ten sposób, że tworzy się zawsze. Że tworzy się zawsze, tworzy się po prostu zawsze sytuacje również takie, proszę Państwa, w których ten ktoś na przykład się okaże, że ma jakieś dziwne sprawy rodzinne i tak dalej, różne inne historie, nigdy wprost. No nie, proszę Państwa, przecież za politykę nikogo nie wsadzamy. No. Tylko pewnych rzeczy nie widzimy. No. Ja w ogóle nie chcę mówić o LGBT i nie chcę, proszę Państwa, naprawdę to jest temat zastępczy. Dajcie mi spokój. Poza tym cały czas uważam, proszę Państwa, że to jest kwestia nas samych. Bo jeśli się myśli o rodzinie, jeśli się myśli o tych wszystkich korzeniach europejskich, najwierzy się w to, ja cały czas mówię, że i to też powiem, problemem Europy jest to, że zapomina i odchodzi i nas wszystkich od korzeni Europy, a korzenie Europy pochodzą z Rzymu i to jest także chrześcijaństwo. Nowoczesna Europa została stworzona przez Pax Christiana na bazie chrześcijaństwa i to są te chrześcijańskie korzenie Europy i o tym powinniśmy pamiętać cały czas. I już. No. Po prostu. Ja nie potrafię wybaczać, nawet nie jest mi przykro z tego powodu. Magda, jeżeli pani nie potrafi wybaczać, no to no ja już nie będę wchodził w te logiczne dyskusje. Wie pani, w swoim pracy przez 30 lat, proszę mi wierzyć, spotkałem się z najgorszą stroną człowieka. Trudno, bo to jest praca na żywym człowieku, w wywiadzie, w kontrwywiadzie. Spotkałem się z zachowaniami, postępowaniami ludzi, z sytuacjami, w których mąż zwalał wszystko na żonę w 7 miesiącu ciąży, co się nawet temu trójkarzowi nie podobało w latach 80. Nieważne, jak się nazywa mąż i kim jest. Spotkałem się naprawdę z tym, co człowiek może człowiekowi zrobić. I wiecie co? I nauczyłem się jednej rzeczy, że trzeba wierzyć w ludzi. Odwrotnie. Trzeba wierzyć w ludzi i ludziom. To nie jest naiwność, proszę Państwa. Bo jeśli bym uważał, że wszyscy i trzeba umieć wybaczyć. Ale no niestety, tak to jest. Nie mogę tak mówić, ale nikt to oczywiście nie wierzy. Dobrze, proszę Państwa. Rymko, chrześcijaństwo, ale Rymko, ja mówię o chrześcijaństwie, o Pax Christiana, wtedy wszyscy, to jest tak, wszyscy odbierają. Proszę Państwa, w roku 966 nie było kościoła katolickiego, nie, znaczy był tylko katolicki, nie było żadnych skiz, to było inne chrześcijaństwo zupełnie. No. Ale te podstawy chrześcijaństwa, one stworzyły nowoczesną Europę, zarówno w sensie politycznym, jak i w sensie formalnym, jak i w sensie w sensie praktycznym. Tak to jest po prostu. No. Panie Piotrze, jeśli przechodzimy do tematu, z Państwem chcielibyśmy wiedzieć, że będę mówił. Panie Krzysztofie K., nie wiem, kto nam mówił, wymyśliłem coś. No. Po prostu. Czy uważa pan, że litość to zbrodnia? Nie, nie uważam, że litość to zbrodnia, po prostu. Mariusz Dąbrowski, kto się zajmuje głupotami? Nie ja. Matt Goras, Panie Piotrze, wybaczenie to inaczej pokój w języku duszy. W pewnym ten sposób, no proszę Państwa, no oczywiście. Także też nie można. I też, proszę Państwa, ja, który nie jest, czy nie chodzę do żadnego kościoła, nigdy nie chodziłem i nie pójdę. Ja już wiem, że nie pójdę. Przykro mi. Mam wielu znajomych księży i oni też to rozumieją w pewnym sensie. Ja uważam, że chrześcijaństwo również stworzyło mnie w sensie kulturowym i tak dalej, bo jako Europejczyka, jako Polaka. No i o tym będę głośno mówił. Dlatego nie podobają mi się pewne rzeczy, które się dzieją i pewne słowa, no, jak powiedziałem. Dobrze, proszę Państwa, na koniec. Jaką piosenkę dzisiaj Państwu puścić? Puścić Państwu czy nie puścić? Litość to słabość? Nie. Litość to nie słabość. Tak, słuchaj, jestem teista. No, agnostyk może, a nie teista. No. Dlaczego Kościół milczy na temat chrystianizacji obu Ameryk? Daro? Ja nie wiem, dlaczego Kościół. Proszę mnie nie pytać, bo Państwo mają pretensje do kogo? Do instytucji?
Ja jeszcze raz powiedziałem, największym problemem Kościoła w Polsce i hierarchii w Polsce jest brak lustracji. I to, że akta Departamentu IV zostały sprywatyzowane dokładnie. I to jest największy problem. I o tym nie mówię tylko ja, ale o tym mówił ksiądz Isakowicz-Zalewski i tak dalej. Co, mordercę puścić? Romanowski za dużo? Wiem, że za dużo, trudno umrę. Dobra, puszczę mordercę, bo dawno nie puszczałem mordercę. Proszę Państwa, nie mogę lokal puścić Led Zeppelin. Nie, nie jestem teistą. Led Zeppelin. Nie mogę puścić, bo prawa autorskie. Mogę go puścić swoją piosenkę i Krzyśka. No znaczy, ja napisałem słowa, Krzysiek napisał muzykę, solówkę wyreżyserowaliśmy razem. To jest taka piosenka, która jest dość dziwna. Nieważne, gdzie jestem, mam tego mordercę w karę. O, jest. Także puszczam Państwu mordercę w garniturze na koniec. Trudno. Wzywa je sztab. Najsmar moment. Tak zło. Nadwar. Chłop. Jestem z jedynej słusznej partii, tej, która właśnie trzyma żłób. Z trybuny z wdziękiem rzucam śmiecie, a tłum krzyczy, że to cud. Gdy powiem gincie, to gincie. O co mi pan? Uśmiech we mnie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijących ciał wciąż rósł. Gdy powiem gincie, to giniecie i uśmiech wam nie schodzi z ust, bo po to mam kapłanów przecież, by stos gnijących ciał wciąż rósł. Zamieniam wodę w tanie wino i patrzę, jak atrament lśni, gdy zechcę wasze dni przeminą. Więc patrzcie, jak wam światy burzę piórem zmoczonym w waszej krwi. To ja, morderca w garniturze z piórem zmoczonym waszej krwi. Pozwalam wrócić wam do jaskiń, bo wciąż potrzeba nowych ciał. Dom wam buduję z mgły i z piasku i zmieniam piekło. Adlu, ja to nazywam właśnie to, co pani napisała. Ten homoseksualizm, ja to nazywam właśnie czerwoną zarazą i brakiem dekolonizacji mentalnej. Nakładam więc kolejną maskę, udając dobro, błogosławię zło. A wy wpatrzeni w płaski świat zapominacie prostych słów. Panie Damianie, ja się chciałem coś powiedzieć na koniec, pan nie ucieka. Udając dobro, błogosławię zło. Już to pytanie znałem. Właśnie na wszelki. To ja, morderca w garniturze, zamieniam wodę w tanie wino i patrzę, jak atrament lśni.
piórem wmoczonym w waszej krwi. To ja, morderca w garniturze, z piórem wmoczonym w waszej krwi. Arnie, ja myślałem, że pan jest filmikiem. Patriotyzm, demokracja, Polska, prawda, Bóg. Okej. Skończył się. Dobrze. Proszę Państwa, ja jutro zrobię także audycję, ale jutro nie będzie o polityce i pewnie będzie. Jutro zrobię coś takiego na temat literatury, może muzyki, może coś o filmie wojennym, tak żebyśmy sobie pogadali troszeczkę, bo też ten ośrodek myśli pozytywistycznej, ktoś tutaj wspomniał, pani Adlu, pana wspomina Grzesiuka, prawda? Tak, byśmy zapomnieli właśnie o tym. Zapomnieli o wielu rzeczach. Więc wiadomo. Okej. Dobrze, proszę Państwa. Dziękuję Państwu. Dobranoc i do jutra. Mam nadzieję, że mnie nie zablokują. Oczywiście ktoś to zgłosi, ale niech se zgłasza. Mam to gdzieś. No. O Jezu, o kulisach rozwiązania UOP. No, może, no kiedyś będzie, ale jutro jest sobota. Jutro już mi się nie chce po prostu mówić o polityce. Mam to powoli, że tak powiem. Chciałem trochę też odpocząć i porozmawiać z Państwem o różnych dziwnych rzeczach. No. Co tu mamy? Dziś w Realu Sumniński pojechał po panu, przykro mu pomysł. Po mnie? Znowu po mnie ktoś pojechał? No ja nie wiem, kto to jest Sumniński. Ale dziś chyba nie, bo dziś w Realu 24 nie było na żywo chyba, prawda? Anna K. Nie, ja nie pomogę mu, bo dlaczego mam mu pomóc? On powie, że to prowokacja. Oni wszyscy wiedzą, że prowokacja. I tak jest. No. Pisząc o głupotami, miałem się premiera bezpiecznym. No Mariusz Dąbrowski, posłuchajcie później. Posłuchajcie, proszę Państwa, posłuchajcie tej otwierania tej autostrady. No, ja już myślałem, że umrę ze śmiechu, bo takie poważne, no to rzeczywiście inwestycje, wszystko. I nagle, kurde, o tych Boże, kochany. Nieważne. Ja nie umiem łowić ryb. Krzysiu, z tobą pojadę wszędzie. Nawet na jedną wielką rybę. No, w porządku. Dobra, dobranoc Państwu, do jutra, ile jutro nadejdzie. I mam nadzieję, że nadejdzie. A ja nareszcie jestem wolny i czysty. Mam zero. Z mojej emerytury zostało jedno wielkie zero, proszę Państwa, zero. I bardzo się z tego powodu cieszę. Nareszcie jestem wolny. Dobranoc Państwu. Musimy się tu znaleźć obecnie.